Świąteczny prezent od pszczół miodnych. W pięknej krainie wiecznej wiosny, gdzie kwiaty kwitły przez cały rok, a drzewa były zawsze pełne soczystych owoców, mieszkały pszczoły miodne. Te pracowite istotki każdego dnia latały od kwiatka do kwiatka, zbierając nektar i tworząc słodki, złocisty miód. Jednak raz w roku, w Wigilię, cała piękna kraina zmieniała się w zimowy cud. Śnieg delikatnie pokrywał zielone łąki, a lodowe kryształki mieniły się na gałęziach drzew. W tym wyjątkowym dniu pszczoły miodne miały swoją własną, magiczną misję. W Wigilię każdego roku pszczoły przygotowywały specjalne prezenty, żeby wszyscy mieszkańcy pięknej krainy mieli podarunki. Były to słoiki pełne złotego miodu, ale nie były to zwyczajne słoiki. Każdy z nich zawierał w sobie magiczną moc, moc spełniania małych, serdecznych życzeń. Wśród mieszkańców krainy była mała dziewczynka o imieniu Lila. Lila uwielbiała Wigilię za jej magiczną atmosferę i radosne chwile spędzane z rodziną. Marzyła o tym, aby dostać prezent od pszczół miodnych, ale nie wiedziała, jak go zdobyć. W Wigilię tego roku Lila postanowiła odwiedzić pszczoły. Ubrała się ciepło i mimo zimna wyruszyła do ula, który znajdował się na końcu tęczowej ścieżki biegnącej przez całą krainę. Kiedy dotarła do ula, zastała tam pracowite pszczoły, które właśnie kończyły przygotowywanie świątecznych prezentów. Lila z nieśmiałością podszedła do nich i zapytała, czy mogłaby dostać jeden ze specjalnych słoików miodu. Pszczoły, zaskoczone jej odwagą i dobrocią serca, zgodziły się spełnić jej życzenie. Wręczyły jej słoik pełen lśniącego miodu, a wraz z nim malutką złotą karteczkę. Na karteczce było napisane: zamknij oczy, pomyśl życzenie i zanurz palec w miodzie. Lila, pełna podekscytowania, zrobiła dokładnie to, co jej kazano. Kiedy otworzyła oczy, odkryła, że jej życzenie się spełniło. Nie było to wielkie, spektakularne życzenie, ale mała, serdeczna rzecz, która sprawiła, że jej serce wypełniło się radością. W drodze powrotnej Lila spotkała wielu mieszkańców krainy, którzy również otrzymali prezenty od pszczół. Każdy z nich miał uśmiech na twarzy i w sercu ciepło, które rozgrzewało nawet najzimniejszy wigilijny dzień. Kiedy Lila wróciła do domu i opowiedziała rodzicom o swojej przygodzie, wszyscy razem usiedli przy kominku, rozkoszując się smakiem magicznego miodu i ciepłem rodzinnego ogniska. I tak każdego roku, w Wigilię, mieszkańcy pięknej krainy otrzymywali prezenty od pszczół miodnych. Były to prezenty pełne miłości, ciepła i magii, które przypominały wszystkim o prawdziwym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia.